dzisiaj kończymy już oficjalnie, uroczyście duży projekt, który obejmował budowę 2 wielorodzinnych bloków. W każdym z bloków jest 36 lokali mieszkalnych. Koszt całej inwestycji to jest ponad 17 milionów złotych, z tego 45% to jest dotacja, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwszy blok oddaliśmy rok temu, dzisiaj za chwilkę będziemy przekazywać klucze naszym rodzinom, które są na liście oczekujących na mieszkania gminne. Ja mam nadzieję, że może przed świętami się jeszcze już nie uda, ale zaraz po świętach, po nowym roku rodziny, które zostały zakwalifikowane przez Komisję Mieszkaniową, będą mogły się wprowadzać. Wszystkie mieszkania są wykończone według mnie na mieszkania komunalne czy socjalne w bardzo wysokim standardzie. Tak naprawdę każdy może wziąć tylko swoje meble, swoje rzeczy i po prostu się wprowadzać, podpisać umowę z zakładem energetycznym na energię elektryczną i tak naprawdę wszystko jest, to nie jest stan deweloperski. To są wykończone łazienki z kafelkami, podłogi, cały osprzęt, także klucze i wprowadzać się.